Dzień dobry z tej strony Jakub Dymek, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Dwie lewe ręce". Zło w Rosji i niestety również w Rosjanach było jedynie uśpione. Wystarczyło niewiele, by na nowo zatriumfowało. Pisze na okładce swojej nowej książki mój dobry kolega, były dyplomata RP w Mińsku i Moskwie, a dziś publicysta i dziennikarz szonetu Witold Jurasz. Książka nazywa się Demony Rosji i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapytam Witka, czy Rosja jest cynicznym państwem nie do końca złych ludzi? Co dziś w Polsce znaczy w ogóle antyputinizm i antyrosyjskość? Czym się polityka zagraniczna Rosji albo w ogóle imperiów różni od polityki zagranicznej, jaką prowadzimy my? Rozmawiamy bardzo długo i zachęcam Was do wysłuchania tej rozmowy w całości, a jeszcze bardziej zachęcam Was do. Zajrzenia do książki Witka. Jak mówię mu w naszej rozmowie, czyta się to wspaniale, szybko i bez ani minuty nudy. A zanim zaczniemy, mam też gorącą prośbę do Was. Ten podcast jest możliwy dzięki Waszym wpłatom, Waszemu wsparciu i waszym subskrypcjom. Zajrzyjcie na patronite.pl ukośnik Jakub Dymek albo na dymek.substack.com czyli platformę, na której na co dzień publikuję swoje teksty i wybierzcie jedną z opcji subskrypcji. Dzięki waszemu wsparciu będę w stanie realizować kolejne rozmowy, takie jak ta, ale też pisać teksty, robić wywiady i tworzyć publicystykę, którą lubicie czytać. Z góry wielkie dzięki za wasze wsparcie i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Witku. Cześć. Dziękuję za Twój czas i dziękuję za książkę. Podpisany egzemplarz już leży przede mną. Na okładce tej książki jest złowrogi Władimir Putin. Czerwony, krwisty kolor sugeruje czytelnikowi, że to może być taka wyliczanka wszystkich najgorszych grzechów Rosji z ostatniego dwudziestolecia. Ale to nie jest o tym książka do końca. Znaczy, ktoś spodziewający się wyłącznie takiej wyliczanki grzechów głównych putinowskiej Rosji, takiej czarnej księgi, może się zawieść. Ale jednak w tytule są demony, jednak na okładce jest ta krew. O czym jest Twoja książka? Co chciałeś w niej powiedzieć? Książka jest o Rosji, nie jest o polityce zagranicznej Rosji, chociaż jeden rozdział traktuje o polityce, jeden rozdział jest o rosyjskim MSZ i jeden wreszcie o polskim MSZ, polskiej dyplomacji. Ten ostatni, to jest ten depresyjny, najbardziej rozdział. Natomiast większość książki to jest książka o Rosji i Rosjanach. Przy czym, jeżeli mówię demony, to gdybym miał tak dokładnie od Wzorować treść książki w tytule, to powinno być jakieś zdrobnienie demoniki, drobne demony. Bo rzecz polega na tym, że to zło, które jest w Rosji w Rosjanach, ono nie jest takie. No nie licząc oczywiście tego, co się teraz, prawda, dzieje w Buczy na przykład. Działo się w Buczy, ale to zło, które ja widziałem, ono było takie ukryte, codzienne. takie codzienne, takie zwykłe. To zresztą nie jest nic odkrywczego, co mówię, bo mm, można by skwitować, że to jest o banalności zła w jakimś tam stopniu. Tak? To nie jest tak, że wszyscy Rosjanie są mordercami z tak jak nie wszyscy Niemcy sypali cyklon B do komór gazowych. A jednak prawie że wszyscy, bo nie wszyscy, prawie że wszyscy Niemcy jakąś winę ponoszą za to, co się działo. Czy też ponosili, no bo to mówimy o tych pokoleniach Dzisiaj już dobiegających kresu swojego życia. W wypadku Rosjan to też nie jest tak, że wszyscy czynią to wielkie zło i że we wszystkich z nich siedzą demony, a jednak prawie, że wszyscy, znowu prawie, siedzi zło mniejsze, które w efekcie znajduje swoje ujście w buczy. To jest, ja bym powiedział, głos w dyskusji, bo są takie dwa. Dwie szkoły myślenia. Jedna szkoła myślenia mówi, że z demokracji wynika pewna kultura. A druga szkoła, nazwijmy tą pierwszą szkołą liberalną, tą drugą szkołą konserwatywną, mówi, że musi istnieć pewna y, kultura, która jest podglebiem dla demokracji. Y, I Mówię w gruncie rzeczy to, co powinno się znaleźć w posłowie, a posłowie w tej książce nie ma, bo chciałem, żeby każdy sam sobie wyciągnął wnioski. No, ale w twoim podcaście wiem, że jak nie powiem czegoś mądrego, to obniżę poziom podcastu, w związku z tym muszę się trochę pomądrować. To jest, to jest głos w dyskusji, mój głos w dyskusji, który mówi, że w Rosji tego podglebia nie ma. No, gdybyśmy chcieli się obaj pomądrować, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest próba odpowiedzenia na odwieczne, filozoficzne pytanie Undemalum, Skąd zło? W twojej książce, jak mi się wydaje, to zło płynie z codzienności, znaczy z drobnych aktów rasizmu wobec imigrantów, z sąsiedzkiej nienawiści, z podejrzliwości wobec ludzi, z pogardy do instytucji, ale to wszystko są, no właśnie, rzeczy bardzo codzienne, bardzo. Drobne albo na przykład z celowego zapominania grzechów własnej historii? Rosja jest krajem, wobec którego ja mam, może nie Rosja, Rosjanie dużą dozę życzliwości, bo Rosjanie są, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, fajnymi ludźmi. Problem tylko polega na tym, że ta ich fajność się kończy w momencie, w którym masz jakąkolwiek różnicę zdań. A na pewno się kończy, zawsze się kończy, jeżeli zaczynasz rozmawiać z nimi o polityce zagranicznej, o tym, że Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina to są inne państwa i że oni nie mają prawa decydować o tym, co my będziemy w naszych państwach robić. I w tym momencie okazuje się, że ten przemiły Rosjanin, przemiły, bo zdecydowanie bardziej otwarty, zdecydowanie szybciej nawiązujący przyjaźń, z duszą, na, która, się, która się otwiera na ciebie, nagle się okazuje być wielki, wielkoruskim szowinistą. Problem polega na tym, że on zazwyczaj nie wie, że jest wielkoruskim szowinistą, dlatego że. Ten szowinizm, ten dziki nacjonalizm, on jest na takim właśnie poziomie podświadomym. Ale to jest jakby nacjonalizm, szowinizm, rasizm, to jest jakby jedna strona. A potem jest drugi element, to jest autorytaryzm. Ten autorytaryzm jest we wszystkich przejawach życia społecznego, w każdym elemencie relacji międzyludzkich. Mówiąc krótko, jeżeli jesteś bogaty, to jesteś Bogiem w Rosji. Jeżeli jesteś biedny, jesteś zerem. Jak Opisuje swoją drogą fascynację prawicy, która prawda, widzi tam w Putinie katachona i w ogóle siłę konserwatywną. No, o głupocie polskiej prawicy, to jak rozumiem, nie musimy się przekonywać. Rzecz polega na tym, że niestety i lewica, patrząc na Rosję, jest równie średnio rozgarnięta co prawica, bo widzi w Rosji jakąś antytezę. Turbokapitalizmu, czy prawda, wszystkiego, co się lewicy nie podoba. Otóż nie, Rosja jest właśnie. Wszystko to, co, co, co jest przeciwieństwem wartości lewicowych, jest w Rosji. Wszystko to, co jest przeciwieństwem wartości konserwatywnych, jest w Rosji. Mówisz, że gdy z tym miłym, uprzejmym, szczerym. Po słowiańsku spontanicznym Rosjaninem porozmawiasz o historii i porozmawiasz właśnie o polityce zagranicznej, to wyjdzie z niego wielkoruski szowinizm. No ale to pociągnijmy to. A czy jak poskrobiesz pod pozłotką Francuza, no, tego też kulturalnego, bytego wykształconego w wyśmienitych publicznych szkołach Francuza, to też nie wyjdzie z niego imperialista, który uważa, że przeznaczeniem Afryki jest słuchać się Francji, we francuskim języku mówić i po francusku myśleć i najlepiej składać jeszcze wciąż Paryżowi hołdy. Lub gdy poskrobiesz pod skórą Amerykanina, z jego przywiązaniem do demokracji, liberalizmu i wolności słowa. Jednak nie powie on, że wszyscy powinni jednak o tej Ameryki pielgrzymować po lekcje tej demokracji i prędzej czy później się jej słuchać, bo jak nie... To poznają na własnej skórze, co znaczy American Exceptionalism? Naturalnie. To jest Francuzów absolutnie standardowy. I pamiętam, jak wspólnie ze mną przeżywałeś brak poparcia Francji dla polskiej wyprawy do Iraku. Wygrażałem jako trzynastolatek pięścią, wiesz, do telewizora. No patrz. Tak masz rację, Francuzi też są imperialistami, tylko problem polega na tym, że oni już jednak wiedzą, że pewnych rzeczy nie wypada i ten ich imperializm ma inny wyraz niż imperializm rosyjski. Amerykanie, czy są imperialistami? Tak, oczywiście są. Czy zdarza im się popełniać zbrodnie wojenne? Tak, widzę Milaj. Tylko problem polega na tym, że Milaj opisała amerykańskie media czy zdarzyło im się później już może nie zbrodnie wojenne, ale na przykład torturowanie więźniów, no mamy Abu Ghraib, tak? No ale znowu New York Times to opisał. I to jest ta fundamentalna różnica. I to zresztą jest można powiedzieć pound down do tego czy należało się śpieszyć. Ja zawsze przez to zresztą byłem w mniejszości w środowisku zajmującym się polityką wschodnią. Z jednej strony widząc ten rosyjski imperializm bardzo agresywny, bo tym on się jednak różni od tych innych imperializmów, które mają pewien element samoograniczenia, i z drugiej strony obawiając się o siłę woli Zachodu w stawianiu czoła temuż agresywnemu rosyjskiemu imperializmowi, byłem zdania, że w polityce wschodniej należy wykazać się cierpliwością. To znaczy, że my musimy doczekać, aż pokolenie, któremu cały czas dźwięczy w mózgu, dźwięczy w głowie wieczorne wydanie Wieści, czyli dziennika telewizyjnego czasów ZSRR, odejdzie, może nie z tego świata, ale w każdym razie z władz Rosji, przyjdzie. Kolejne pokolenie, które również będzie imperialistyczne, ale już troszeczkę bardziej cywilizowane i jeszcze skłonne do agresji, nawet zbrojnej, ale już może niekoniecznie do zbrodni wojennych. Pytanie brzmi, czy y, Władimir Putin wyzerował licznik, to znaczy, że mówiąc krótko, ten proces, który postępował, bo on postępował, wolno bo wolno, ale coś tam się zmieniało. Przychodzili jacyś ludzie, którzy tak, owszem, też uważali, że Ukraina nigdy nie może być w NATO, a Polska jest nielegalnie, ale, ale już byli troszeczkę inni. Dlatego ja, na przykład, kiedy wybuchł Majdan, ten Majdan w roku 2014, napisałem taki artykuł, czas skończyć Majdan. Yy, czy dlatego, że byłem przeciwny Majdanowi? Nie. Dlatego, że bałem się, co się stanie, jeżeli. Yy, yy, Rosja nie zareagują tak, jak w efekcie zareagowali. Dwa lata temu na Białorusi wybuchła rewolucja. Zanim ona wybuchła, pisałem, że źle się stanie, jeżeli wybuchnie, i też zdecydowana większość polskiego środowiska eksperckiego mnie potępiała za to. No tylko problem polega na tym, że przepraszam, bo to będzie autoreklama, że ja nie byłem przeciwny wolności i demokracji dla Białorusinów. Ja tylko się bałem, że skutki uboczne. Tej rewolucji yy, będą znacznie gorsze od wszystkich uzysków tej rewolucji. To znaczy, bałem się konkretnie tego, że prawa człowieka będą się miały gorzej, a nie lepiej. Bałem się tego, że rewolucja się nie uda, a nie uda. Bałem się tego, że Rosjanie podporządkują sobie w pełni Białoruś. I wreszcie, i tutaj powiem rzecz, która wiem, że źle brzmi. Otóż, mnie prawa człowieka na Białorusi owszem interesują tak po ludzku. Mnie z tych ludzi żal. Ale koniec końców mnie Białoruś zawsze interesuje wyłącznie, tak samo jak Ukraina i każdy inny kraj, przez pryzmat interesów Polski. Z punktu widzenia interesów Polski interesowało mnie w wypadku Białorusi to, czy militarnie zagrożenie dla nas wzrośnie, czy zmaleje. I w efekcie tych pacyfikacji i zamknięcia dużej części społeczeństwa obywatelskiego do więzień, militaryzacji kraju, no i wreszcie ścisłego wojskowego sojuszu z Putinowską Rosją, Twierdzisz, że to zagrożenie ze strony Białorusi dla Polski jest większe i w efekcie rewolucja, której tak kibicowaliśmy, była z no naszego ja, no, punktu widzenia... No ja nie kibicowałem. E, no dobrze. E, ale e, no, dla nas oczywiście wzrosło, ale przede wszystkim no, przypominam, e, jak zaczęła się wojna rosyjsko-ukraińska. Ona zaczęła się od ataku na Kijów z terytorium Białorusi. Gdyby Rosjanie musieli zaatakować od samego początku ze swojego terytorium... Dlatego, że nam by się udało Łukaszenkę uczynić, yy, to nie, tutaj nie muszę się cenzurować, tak? naszym Sukin-Synem. bo on byłby Sukin-Synem, tylko może byłby odrobinę naszym. To wówczas zupełnie inny był, byłby przebieg tej wojny. To znaczy, Rosjanie mieliby znacznie cięższe zadanie, znacznie trudniejsze zadanie, a Ukraińcy nie musieliby rozproszyć swoich sił, bo przypominam, że oni nadal mają te siły rozproszone. Oni cały czas trzymają brygady. Kilka brygad wokół Kijowa i oni cały czas trzymają również siły na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy, bo boją się ataku sił specjalnych białoruskich na tym kierunku, prawda, wzdłuż granicy, czyli tam, gdzie przerzucamy sprzęt. Tutaj dygresja, wiesz, ja mam znajomych, ale to są też i twoi znajomi, bo funkcjonujemy w tej medialnej bańce, którzy dzisiaj są. Największymi kibicami Ukrainy, ba są taką policją myśli w sprawie Ukrainy, wiesz, pilnują, żeby ktoś nie powiedział czegokolwiek, co mogłoby popsuć Znaczy Amnesty, złe... amnesty International Ruska Agentura. Na przykład, ale to, to jest tylko najnowsza z całego, z całego szeregu spraw. Mm, tylko że ja pamiętam tych samych ludzi, którzy byli właśnie bardzo żywiołowo zaangażowani w nie tyle relacjonowanie, co właśnie kibicowanie białoruskim protestom z lata 2020 roku. Kuba jedna uwaga, ja im w sensie od ruchu serca też kibicowałem. To, bo to chcę zaznaczyć. To nie jest to, że ja... Kurczę, tych ludzi jest żal, tak? Ale dobrze, przerwałeś mi właśnie, dochodzę Sorry, do tej puenty. To, to, to... I dzisiaj, gdy te dziennikarki, ci aktywiści obywatelscy, ci zwykli Białorusini i Białorusinki trafiają do więzień, są torturowani, dostają niezwykle surowe, no barbarzyńskie wręcz wyroki, tam dziewięciu lat łagru za, za, za normalną dziennikarską robotę, to ci sami ludzie o nich już nie pamiętają. I, nie, I to nie jest... jest... Duża część z nich nie pamięta, Witek. Duża część z nich nie pamięta. Oni pamiętają, to znaczy dokładnie rzecz ujmując, organizują Marsz Milczenia, stoją przez pół godziny na przykład przed ambasadą Białorusi z transparentem. I tylko, że z tego nic nie wynika. Wiesz, ja, ja miałem takie. Był taki facet na Białorusi, Oleg Bibenin. Oleg Bibenin to był człowiek, który no był, można powiedzieć, Jednym z trzech szefów portalu opozycyjnego Karta 97, no i kiedyś przyjechał do Polski, spotykał się, miał cały szereg spotkań dotyczących spraw organizacyjnych, tak to ujmijmy, i kiedy wrócił na Białoruś, to się powiesił. Co prawda, powiesił się w sposób specyficzny, bo wisiał około 3 cm nad podłogą. To jest tak, że gdyby wyprostował palce, to by się nie powiesił. No, ale jakoś yy, tak się złożyło, że, że, no, że nie przeżył. E, I y, co więcej, były ślady bardzo wyraźne, wskazujące na to, że został powieszony. Tam jest taki ten fatalny, nasze fatalny. No, jest zwyczaj chowania ludzi w otwartych trumnach. I ja byłem na jego pogrzebie, i pamiętam jak, yy, yy, jak wdowa po nim, yy, jak musiałem do niej podejść i złożyć jej kondolencję. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że ja mogę być wiesz jak twardzielem. tylko ja mam immunitet dyplomatyczny. Ja mogę nawet wystąpić w telewizji i powiedzieć, że Łukaszenko jest złamanym kimś tam. No to wyrzucą mnie. No dobra, jakbym powiedział, że jest złamanym ujem, to bym pewnie dali mi w zęby. Chociaż dyplomatów raczej nie biją, ale w co najwyżej daliby mi w zęby? Tak naprawdę. No dobra, Nie, szczerze, nic mi nie groziło. Groziło mi persona non grata. I kiedy w Polsce słyszałem ludzi, którzy mówili, a trzeba im powiedzieć, że trzeba twardo i tak dalej, tylko że ci ludzie y, nie mieli immunitetu dyplomatycznego, siedzieli w Warszawie, nie mieli w ogóle nawet potrzeby posiadania immunitetu dyplomatycznego, to sobie pomyślałem, czy to jest moralne, żebym ja ich namawiał do bycia twardzielami, skoro oni mogą za to być relegowani z uniwersytetu, wyrzuceni z pracy, aresztowani ciężko pobici, w skrajnym wypadku zabici. Czy ja mam prawo im mówić, żeby byli To Otóż uważam, że nie miałem tego prawa. Antyputinizm i antyrosyjskość jest postawą bardzo łatwą w dzisiejszej Polsce. Jest postawą wymagającą odwagi w Białorusi, w samej Rosji oczywiście, gdzie dzisiaj zamówienie... Tego, co się władzy nie podoba, po prostu grożą straszne wyroki więzienia. Choć prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy one zapadają, bo na razie, z tego co słyszę, to, to ta ustawa funkcjonuje przede wszystkim jako straszak. No ale kilka, kilka już zapadło. Zresztą to jest też charakterystyczne w tego rodzaju reżimach, że one um, stosują terror, ale tak punktowo. To znaczy, to jest takie, że wychodzisz na ulicę i nie wiesz w gruncie rzeczy, czy wrócisz do domu e, tego samego dnia, czy za tydzień, czy za trzy lata. To jest taka loteria. Może się uda, może nie. No i antyputinizm oczywiście jest też, jest też e, aktem odwagi w samej Ukrainie, rzecz jasna, no ale w Polsce wiemy jak jest. Chciałem Cię zapytać, jak Ty się czujesz, będąc ekspertem od spraw wschodnich w kraju, gdzie mieszka 38 milionów ekspertów od spraw wschodnich? Wiesz, co. Ja mam. Ja odkryłem ostatnio jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie. Mam, jak wiesz, poza pasją, którą jest polityka, szczególnie polityka zagraniczna, mam jeszcze drugą pasję, czyli stare samochody i kolekcjonowanie prospektów samochodowych. I odkryłem zupełnie zdumiewającą rzecz, mianowicie, że jestem w stanie w dużo bardziej racjonalny sposób rozmawiać o polityce zagranicznej z moimi kolegami, bo to głównie jest męski świat którzy interesują się i żyją w świecie klasycznej motoryzacji, niż z tymi takimi, którzy żyją polityką na co dzień. Jest coś dziwnego w Polsce. Coś dziwnego się stało. mianowicie następuje coraz większe odklejenie, to znaczy Ci, którzy zajmują się polityką w ten czy w inny sposób bardzo często ulegają pewnego rodzaju ideologicznym odjazdom. A większość Polaków nie. Tylko, że większość nie wierzy z większością, a mniejszość nie wierzy z mniejszością. I na tym polega problem. Więc to nie jest wbrew pozorom trudne. To wymaga tylko jednego: to wymaga pewnej dozy arogancji, która pozwala ci się nie przejmować tym, co mówią inni zajmujący się tą branżą dla jasności. W tej branży jest bardzo wielu mądrych ludzi, których cenię. to, żeby była jasność, ale jest też bardzo wielu właśnie takich, którzy są mocno nagrzani. Co do antyputinizmu, ja jestem absolutnie antyputinowski. Co do bycia antyrosyjskim, to tutaj uważam, że należy zachować pewien rozsądek. To znaczy, trzeba pamiętać o, o tym, że są przyzwoici Rosjanie zresztą mam taką znajomą dzisiaj już wiekową panią z Petersburga, której ostatnio zadałem pytanie, no jak się jej żyje, a ona mi odpowiedziała no super, czyli że wspaniale, super, i że nigdy nie, że jej małżeństwo w ogóle kwitnie po 50, no 40 paru latach małżeństwa, bo tylko, bo rozmawiają bardzo dużo z mężem, bo tylko ze sobą mogą już rozmawiać. Bo z sąsiadami się boją rozmawiać z przyjaciółmi, a z rodziną już wiedzą, że nie ma o czym. I powiedziałem mi, na koniec mówi: No, czujemy się jak porządni Niemcy w trzeciej Rzeszy. E, super, wspaniale. E, I tacy Rosjanie są, i trzeba, trzeba o nich pamiętać, e, więc wydaje mi się, że udaje mi się unikać rusofobii, bo pamiętam o nich. Ale udaje mi się też unikać, mam nadzieję, tego, co w mojej opinii jest przekleństwem drugiej strony debaty, czyli pewnej naiwności. To jest ten taki głupi polski mit rosyjskiej inteligencji, która owszem istnieje, tylko że nie ma żadnego znaczenia. To jest ten polski mit, że oto jest jakaś rosyjska dusza. A co to niby miałoby znaczyć, że oni co bardziej są uduchowieni od nie wiem, Niemców, Francuzów, no od Polaków. To w ogóle nie można być bardziej uduchowionym, prawda? To samo w sobie jest absurdalne. Jesteśmy najbardziej uduchowionym narodem przecież w ogóle pod każdą szerokością geograficzną. No i wreszcie to jest, to jest mit tego, że Rosja jest nieodgadniona. Co to niby znaczy, że jest nieodgadniona? Co, co, co to w ogóle jest? To jest, jakby, przepraszam, no to, jest takie, to, jest, to są takie właśnie inteligenckie, bla, bla, bla. Rosja jest taka, jaka jest, i nie należy sobie. to W książce cytuję jednego z czołowych politechnologów, który mi powiedział, żebym nie filozofował za dużo. Bo to jest bardzo ciekawe rzeczywiście w Twojej książce, że Ty nie, nie przedstawiasz Rosji jako państwa, którym wbrew tytułowi trochę, przepraszam, że to powiem, targają właśnie nieustannie jakieś pasje, demony, namiętności, ale raczej, przede wszystkim skupiając się na y, aparacie y, spraw zagranicznych, raczej jako państwo sprofesjonalizowane, cyniczne, używające różnych ideologii. Dość dowolnie, takie też, które w bardzo wyrachowany sposób myśli o własnym interesie, gdzieś powiedz mi, czy mam rację, czy się mylę, gdzieś w nawiasie przeciwstawiając to trochę Polsce, która właśnie mniej, mniej jest w stanie to, ten, ten profesjonalizm i cynizm wręcz wykorzystać dla własnych interesów. Czy dobrze odczytuję tak, ten dobrze, kontrast? Tak, dokładnie tak. Zresztą znaczy, ja uważam, że Polska jest najbardziej pobudzonym ideowo, intelektualnie krajem świata. Tylko problem polega na tym, że to nie jest wcale dobra wiadomość, dlatego że jak są ideowo i intelektualnie pobudzeni kretyni, to niestety, ale nic z tego dobrego nie wynika. Dlatego że jeżeli pomyślisz, ile idei w Polsce się rodzi, na no po prawej stronie na przykład, to są wspaniałe w ogóle pomysły, prawda? Będziemy się lewarować przez Chiny, będziemy sojusz z Turcją. Unia Polsko-Ukraińska. O tak, to jest najnowszy pomysł. Ze swoją drogą, jak był ten pomysł chiński, to, to pamiętam, spytałem radka Pyfla, którego bardzo szanuję, człowiek, który ma ogromną wiedzę na temat Chin. I co oni o tym sądzą, to on się na mnie spojrzał i oni o tym nie słyszeli. I, i to była najlepsza, najlepsza odpowiedź. Natomiast Rosjanie są pod tym względem bardzo tacy przyziemni. Myślę zresztą, że jeżeli byś dzisiaj porozmawiał z tymi, którzy podejmują decyzję, to usłyszałbyś, że pewnie gdyby ci szczerze powiedzieli, co myślą, że, pewnie, że na pewno nie spodziewali się aż takich sankcji, bo tak tutaj oni przestrzelili to dość mocno. Ale koniec końców, za trzy lata to tam te sankcje z nas zdejmiecie no może nie za rok, ale za trzy no dobrze, no zabiliśmy trochę ludzi, ale, ale ileś kilometrów kwadratowych żeśmy zdobili, i tak dalej. To jest, będzie, Rosjanie są hiperrealistami. To znaczy, to jest taki... Jak na ironię, w przeciwieństwie do mitu, który robi z nich właśnie ludzi niezwykle popędliwych, prawda, bezrozumnych, takich... Jest dokładnie na odwrót. Rosjanie są, Rosjanie są nieprawdopodobnymi wprost cynikami, są... Zresztą, wiesz, no, jeżeli w ogóle spojrzysz na na putinizm, to przecież putinizm jest ideowy. Putinizm nie tworzy i to go zresztą odróżnia od sowieckiego komunizmu, świata pojęć, świata wartości, świata idei. On jedynie recyklinguje to, co jest. A to, co jest, to tutaj powtarzam myśl Władimira Pastuchowa, jednego z mojej opinii absolutnie najlepszych komentatorów z King's College w Londynie, regularnie w, w, występuje w. w takim YouTube'owym kanale Żywoj Gwoź, czyli Echo Moskwy przeniesionym do YouTube'a. I on powiedział, że w Rosji istnieją tylko dwa żywioły, mianowicie żywioł bolszewicki i czarno eee, Kiedyś 100 lat temu wygrał bolszewicki, teraz wygrał czarno gdyż złodzieje nie mogą być bolszewikami. Ale wiemy, że użytecznie można też czerpać znowu. Można tutaj tworzyć pewną mozaikę. Czy koktajl tych dwóch, dwóch ideologii? R że... Rządy polskiej prawicy pokazują, że nadreprezentacja kryptogejów może być homofobiczna. W związku z powyższym, to jest lewicowy podcast, to nie Można takie rzeczy mówić, czy to się. Można. Tak, czy to wychodzi poza, poza ramy? Znaczy ty je mówisz, to, 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 wiesz, to ty bierzesz odpowiedzialność za swoje słowa. No, ale shitstorm będzie wspólny. No, no dobrze. Ja, proszę Państwa, prowadzę podcast. Yy, nie wiem, czy, czy to wypada, że. No, ale prowadzę w Onecie. No, jednak w Onecie yy, też się nie do końca pilnuję, ale jednak no, mam to poczucie, że jestem w mainstreamowym podcaście. A u Kuby... ty. Nie. A, u, a u mnie jesteś totalnej niszy, u człowieka, którego po prostu nikt nie, nie słucha, nie czyta na poważnie, który sobie coś tam dłubie na marginesie yy, i ze swoimi nie, radykalnymi nie. opiniami po prostu dociera do na tyle wąskiego grona, że możesz mówić wszystko. Nie, ty nie masz radykalnych opinii, to znaczy poza jednym. Oczywiście w momencie, w którym zamiast yy, popierać zbiórkę tylko, że jeżeli nie podoba ci się turecki bajraktiar, to na polskie drony bo przecież w wojnie chodzi o to, żeby zabijać żołnierzy przeciwnika, to żeś w ogóle ogólnie, w ogóle, w ogóle ci się broń nie podoba, no to, no to tu byłeś radykalny, to się zgadzam, tak poza tym ty jesteś jak najbardziej mainstreamowym człowiekiem, daj to spokój. Wiesz, jedna z rzeczy, które może nas różnią jest taka, że ja jestem antyimperialistą konsekwentnym Mi się po prostu żaden nie podoba, a ty w zgodzie w, z duchem jednak, no... Państwowca, którymi którym jesteś, mówisz cały czas realistycznie, no nie, no, że jakiś jeden imperializm z tych wszystkich złych musimy prędzej czy później nawet, no, nawet, wybrać, na, poprzeć, no, pogodzić się nawet, z Nawet może być kilka, no. byle one były <laughs> dla nas dobre. Słuchaj, o to, czy ty się hamujesz, czy się nie hamujesz, to cię jeszcze dzisiaj zapytam, ale skończmy z tą, ideologi skończmy z tą ideologią rosyjską. Aleksander Dugi, no, którym ja kiedyś pisałem w książce, który wcale nie uważam, że jest głównym ideologiem Kremla, bo taka pozycja nie istnieje, ale użył takiego pojęcia, które wydaje mi się trafne. On użył takiego pojęcia postmodernistycznej wirówki. Że możesz tam wrzucić różne rzeczy, one zawirują i koniec końców dadzą coś. Ale to opisywał stan swojego mózgu, tak? To... No, opisywał... Słuchaj, jako cynik opisywał coś pod co można sięgnąć. No, I chyba się też bardzo nie przestrzelił. Działa w Rosji postmodernistyczna wirówka chyba cały czas. To może ja opowiem ci coś, co co prawda dotyczy Białorusi, a nie Rosji. Ale mm, to są bardzo w sensie ideowym podobne systemy. System władzy jest inny, ale w sensie jakby świata pojęć, świata, świata wartości idei to są podobne. Otóż w Mińsku, na Białorusi jest taki e, taka wyspa łez. To jest pomnik poświęcony żołnierzom internacjonalistom, którzy zginęli w Afganistanie. Wchodzisz do czegoś, co wygląda jak taki jakby kościół czy też chrám. Są tam postaci matek tych, którzy zginęli. One są stylizowane na Matkę Boską, ale równocześnie są cytaty z Marksa o I I Lenina. Są tam też dzwony, ale nie wiszą na górze, tylko idziesz po takiej kratownicy, pod którą one są zawieszone. Przy czym, żeby jeszcze, że tak powiem, dodać jeden element do tej perwersji, jak poświecisz latarką, to zobaczysz, że są to dzwony ukradzione z polskich kościołów. I to jest dokładnie, jakby to miejsce tłumaczyć wszystko. Zatem po prostu się wszystko połączyło ze wszystkim, nic z niczym i powstał jakiś taki, taki miks, po prostu. Yy, dla pełnej jasności, ten miks yy, tworzą yy, ludzie niezwykle utalentowani i, nie, i bardzo dobrze wykształceni. To nie jest tak, że to są prostaki, że to są jakieś kmioty, które po prostu nie ogarniają. Przeciwnie, uważam, że to towarzystwo, które tworzy świat idei, na przykład w Rosji, ci, ci, ci tak zwani politechnolodzy, oni są zazwyczaj lepiej wykształceni od ich polskich odpowiedników. Natomiast to jest absolutnie utylitarne. To po prostu, to jest, ja, ja mam takie czasami wrażenie, wiesz, że polityka tam to jest... To jest tak jakby połączyć prezesa TVP pana Kurskiego i jego brata i tylko, że jeden by obsługiwał jedną część, że tak powiem, narodu, drugi drugą część narodu, ale koniec końców pracowaliby dla jednego faceta. To mniej więcej coś takiego. Kontynuując wątek ideowy, chcecie jeszcze dopytać, czy zasięgnąć tutaj trochę twojej bogatej wiedzy. Na temat genezy inwazji na Ukrainę, a konkretnie genezy 24 lutego, bo są takie dwie szkoły myślenia. Jedną nazwę szkołą imienia Timothy'ego Snydera, że te przyczyny są przede wszystkim ideowe. Putin się naczytał różnych arcykonserwatywnych, właśnie czarnosyciennych klasyków filozofii, wierzy w pewną wielkoruską ideę, marzy mu się reaktywacja. Imperium nienawidzi demokracji, co najważniejsze, nienawidzi liberalnego porządku i chce, chce ten, ten świat zniszczyć. A druga szkoła, nazwijmy ją szkołą imienia Henryka Kissingera, mówi, że wojny, mimo że są krwawymi, bezdusznymi jakby epizodami, no to mają swoje jakieś takie polityczne po prostu podłoże, polityczne cele. Wojna jest polityką prowadzoną innymi środkami i tutaj nie należy. Tak, i nie należy doszukiwać się takich wiesz, transhistorycznych analogii, która szkoła myślenia jest tobie bliższa? Konkretnie w myśleniu o wojnie, czy chodzi o ideę, czy chodzi o twardo skalkulowane polityczne interesy, które się za pomocą rozlewu krwi osiąga. No to zdecydowanie chodzi o twarde interesy, ale to nie znaczy, że z tego powodu wybuchła wojna, bo na pytanie, dlaczego wybuchła wojna, to odpowiem chuj you know i Problem polega na tym, że my tak naprawdę nie wiemy, co myśli Władimir Putin, dlatego że Władimir Putin jeszcze z, przed paru lat był człowiekiem, do którego nawet jeżeli nie mieliśmy bezpośredniego dotarcia, to mieliśmy dotarcie do ludzi, którzy mieli do niego dotarcie. I w związku z tym na podstawie echa, które do nas docierało, byliśmy w stanie odtworzyć jego sposób myślenia. Dzisiaj nie wiemy. O co chodzi? Może chodzi o to, że jego partnerka Alina Kabajewa jest gimnastyczką, jest zbyt giętka. On jest starszy i zwapniał i go boli. Kiedy ona się za bardzo wygina i na przykład po prostu chodzi w i stwierdził, że musi komuś zęby dać. Ja, przepraszam, ja wiem, że to zabrzmi absurdalnie, ale historia naprawdę zna przypadki, kiedy zupełnie irracjonalnych powodów wybuchała wojna. Być może Chodzi o to, że Władimir Putin po prostu był głęboko przekonany, że nie będzie wojny, tylko po prostu wejdzie, tam zginie parę osób na krzyż, Ukraińcy zdradzą, dlatego że rozkradziono środki, w jakimś stopniu zapewne rozkradziono i mu tam Miedwiedczuk i jeszcze kilku innych zdrajców, no bo tacy też przecież w Ukrainie byli, dadzą władzę na talerzu. Może chodzi o to że ceny surowców energetycznych dzisiaj są wysokie, ale Rosja ma świadomość, że ten czas renty paliwowej, surowcowej, że się kończy, a równocześnie Putin rozumie, że on tego czasu, kiedy miał ogromne dochody, nie wykorzystał na reformę gospodarki. Może chodzi o to, to teza pastuchowa że którego często cytuję, bo uważam, że jest mądrym facetem, więc yy, przepraszam, ale, ale też nie będę sobie przypisywał jego myśli, więc dlatego uczciwie mówię, że to jego myśl. Otóż on twierdzi, że tak naprawdę ta wojna była potrzebna po to, żeby wziąć za mordę społeczeństwo. To znaczy, on używa takiego wyrażenia, pieryformirowanie opieki, czyli przeformatowanie społeczeństwa, że gdyby nie wojna, nie można by wprowadzić tego systemu, który dzisiaj już jest twardą dyktaturą, bo Putinizm miał kilka etapów, tak? to znaczy to była oświecona, oświecony autorytaryzm, miękki autorytaryzm, przeradzający się w twardy, z elementami totalizmu, totalitaryzmu w Czeczeniu. Dzisiaj mamy już twardą dyktaturę z elementami totalitaryzmu w Czeczeniu, Gusjeti, no jeszcze tam, prawda, kilku republikach, bo też nie można, jakby słowa totalitaryzmu odnosić jednak nadal do całej e, Rosji. Dowód, YouTube. YouTube działa. Yy, w związku z tym, przepraszam, dygresja, jeżeli ktoś mówi, że no nie to Putin, to Rosjanie, albo Rosjanie nie wiedzą. Nie, nieprawda, wiedzą. Jakby chcie, Jak chcą, to się dowiedzą, bo mogą włączyć YouTube'a, nikt go nie blokuje, żadnego VPN-a nie trzeba umieć obsługiwać, żeby go wiedzieć. Więc mówiąc krótko, tych, tych możliwości. Które, które mogłyby nam udzielić tych opcji hipotez, które by nam tłumaczyły, dlaczego on się zdecydował na tą wojnę jest bardzo, bardzo dużo. Która z nich jest tą decydującą? To na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, przepraszam, chuj znaję. tak? Dlatego, że ja po prostu nie wiem. I zresztą wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle w myśleniu o Rosji jest jedna kluczowa sprawa. Trzeba Umieć mówić, że nie wiemy. Mark Galiotti, z którym no, mam przyjemność raz na jakiś czas rozmawiać, no jednak wybitny znawca w wojskowości rosyjskiej Systemu Bezpieczeństwa Rosji, powiedział mi kiedyś w rozmowie, że choroba Zachodu polega na tym, że albo się Rosją nie interesuje wcale, albo wyłącznie interesuje się Rosją i nie umie znaleźć takich proporcji, żeby traktować to państwo, no, a dzisiaj należy powiedzieć naszego no, przeciwnika, we właściwy dla niego sposób. Znaleźć miejsca, żeby myśleć o tej Rosji stale, nie popadając ze skrajności w skrajność. Tak, zgadzam się, ale jest też jakby ta, ta druga skrajność, mianowicie my y, zakładamy, że Władimir Putin ma plan. Y, problem polega na tym, to starałem się też opisać, że Władimir Putin jest typowym taktykiem. Ja zresztą pytałem, miałem kiedyś okazję rozmawiać z jednym z wiceministrów spraw zagranicznych Rosji i go spytałem, no ale jak to jest, bo wy tylko tak taktycznie gracie, a on mówi, no tak, a wy macie waszą wielką strategię, tylko że my 10 mamy małych, drobnych zwycięstw taktycznych, to mówię oczywiście o czasie przeszłym, bo dzisiaj to się zmieniło i wy możecie sobie swoją strategię zasunąć, czyli a wy możecie sobie, przepraszam, wsadzić w waszą całą strategię, Tak. Otóż, jeżeli byś mnie dzisiaj spytał, co planuje Władimir Putin, to ja ci odpowiem, a ja nie mam się to pojęcia, co on planuje. Dlatego, że najprawdopodobniej on również nie wie, co planuje. To znaczy, on ma kilka opcji na stole i on nimi żęgluje. On przechodzi z jednej do drugiej, tak? Jeżeli mu powie na Biulina, szefowa banku centralnego, damy radę jeszcze półtora roku bez bardzo wyraźnego krachu gospodarczego, z recesją, ale bez krachu, no to to jest wskazówka, dobra, jedziemy dalej, tak? Przyjdzie Szojgu, powie, jeszcze dajemy radę po kawałeczku tamten Donbas zdobywać, no to jedziemy dalej. Ale jak na i mu powie, za trzy miesiące mamy kraj gospodarczy, a Szojgu powie, realnie kończy się amunicja i Ukraińcy za moment odbiją Hersoń, a no to może, tylko widzisz, no znowu, może co? Może zacząć rozmawiać z Zachodem, a może lepiej wystrzelić 200 rakiet na Kijów dla odmiany, żeby, żeby pokazać, bo rosyjska metoda negocjacji polega zawsze tylko na jednym, mianowicie na eskalacji. To znaczy generalnie, jeżeli Rosjanie chcą rozmawiać z Zachodem, to zaczynają od tego, że dają Zachodowi w zęby. Zresztą ja taką ostatnio ośmieliłem się myśl wyrazić, że w ogóle ta agresja Rosji wobec Zachodu jest dowodem na to, że Rosja wybiera Zachód, a nie Chinę. Mm. Rosja, nie, dokon... ja wiem, co Rosja nie dokonuje żadnego zwrotu w kierunku Chin, bo oni nie są głupi, oni doskonale zdają sprawę z jednego, że Chińczycy im nie pozwolą sobie tak, tak pogrywać z nimi, jak, jak pogrywają z Zachodem. I tutaj dziennikarz wirtualnie polski, Łukasz Maziewski, mówi no ale, no jak to? Ja mówię, no ale to jest tak jak przemocowi faceci, którzy tłuką swoją żonę jeszcze w okresie narzeczeństwa, no co bym powiedział, na to jest patologia. No tak, owszem, to jest patologia, ale w sensie idei, tak? Jeżeli dam w zęby na samym początku i zostanie to zaakceptowane jako forma relacji, no to będę dalej też mógł to robić, prawda? Ty cytujesz w książce jedną z obrończeń praw człowieka, która mówi, że Rosja jest takim narodem, który ma tego bata w swoim DNA. Cytuję z pamięci, ale chyba dobrze oddaje myśl. I wyciągasz z tego wniosek, że rzeczywiście być może bez jakiegoś odwetu, pokorzenia, czy przynajmniej wykazania się przez zachód podobnym poziomem, no czego, agresji, zdecydowania, nic tu się nie uda. Możesz tę myśl mi wyjaśnić i rozwinąć? To może na początku wyjaśnię, dlaczego ja w książce i w tym podcaście również nie wymienię nazwiska tej osoby. Ja ci po podcaście powiem, o kogo chodzi. To była legendarna obrończyni praw człowieka, legendarna dysydentka jeszcze z czasów sowieckich. Ja wielu nazwisk w tej książce po prostu wymienić nie mogę, bo, bo to jest książka o Rosji, a nie o jakimś innym kraju. Ona mi powiedziała dwie rzeczy. Ona mi powiedziała, że Wy na Zachodzie to popełniliście w ogóle błąd w początku lat 90., bo nie trzeba było przysyłać żywności do Petersburga. Bo rzeczywiście tak było, że w Petersburgu zaczynało brakować jedzenia, i no jeszcze była to prawda, pamięć tego głodu, blokady. No i na przykład Niemcy przysyłali zresztą najprawdopodobniej pierwsze pieniądze Putina i tak zwanej spółdzielni Jezioro, czyli tych, 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 tej, tej pierwszej kasy, którą oni ukradli, to właśnie były ze sprzedaży tej pomocy charytatywnej. No więc ja mówię, no tak, to pani chodzi o to, że to były te pierwsze pieniądze. No ja nie, nie o to chodzi. Jakby trochę głodu było, to by się yy, yy, to, to ludzie by zaczęli inaczej myśleć, bo myśmy nigdy nie upadli na dno. To jest tak jak z narkomanią, prawda? Znaczy, znaczy jeżeli chcesz wyprowadzić narkomana z narkomanii, to musisz mu pozwolić spać na ulicy, a nie ratować go yy, jak już jest bardzo źle, wydać mu trochę pieniędzy, bo on najprawdopodobniej kupi sobie kolejną działkę, tak? No niestety w rodzinie miałem taką historię i Wiele, wiele, wiele lat temu, jeszcze za swojego życia, Marek Kotański mi to wytłumaczył, że tak się ratuje narkomana, że należy w którymś momencie pozwolić mu upaść na same dno i, pokaza i pokazać, że nic cię to nie obchodzi. To jest bardzo trudne, a eee, prawie że niemożliwe w zasadzie. Tak? Zresztą to jest dramat rodziców, którzy muszą takie, takie rzeczy robić i rzadko robią w stosunku do swoich dzieci, ale jak się to komuś zdarza, to niestety ale właśnie tak trzeba. Druga rzecz, którą ona mi powiedziała, to, że no a wy Polacy to z, z katyniem zrobiliście błąd. E, no i tu już nie rozumiem o co chodzi na no, ja wina, no, a to trzeba było po prostu tych wszystkich żyjących jeszcze sprawców odstrzelić. E, zamordować mówiąc krótko. I, I wiesz, no mi szczęka opadła kompletnie. No bo obrończyni praw człowieka mówi, że trzeba było im gardło poderznąć, prawda? Potem że on się poprawiła, że w ogóle to trzeba było im w potylicę strzelić, żeby to wtedy byłoby jasne, kto, kto zabił. Prawda? I to jeszcze rękoma rosyjskich bandytów, o ile się nie Nie, myli, nie, tak? nie, nie. Najpierw ona tak powiedziała, że to sami nasi mogli się wynająć bandytów, ale potem powiedziała, że nie, bo oni by to spartolili, bo to właśnie trzeba było równo w potylicę strzelić, bo wtedy nie byłoby polskiej flagi, ale wszyscy by wiedzieli, że Polacy. Jeżeli mam to rozwinąć, no to powiedziałbym, no co ja mogę powiedzieć, no, a, no Ukraińcy dokładnie tak tak zapowiadają, tak? Mówią, dopadniemy was. Przecież oni nie mówią, wy, będą trybunały, bo i rozumieją, że wiesz, no, grożenie y, zbrodniarzom z Buczy, y, z trybunałem, albo inaczej, grożenie innym potencjalnym następcom zbrodniarzy, zbrodniarzy z Buczy, którzy gdzie indziej chcieliby się dopuścić identycznych zbrodni trybunałem, no, to jest w ogóle bez sensu, dlatego że y, no to są, sorry, ale. Y, Powiedziałem, że jest rosyjska inteligencja, ale, ale są też troglodyci, tak? Otóż ci troglodyci w ogóle nie, nie znają słowa trybunał. Co to jest jakiś trybunał? Sud w sensie, tak? Sud? Sąd? Trybunał? Co to, to jest trybunał? Norymberga? Kaka Norymberga? Co to jest Norymberga? Przecież nie wiedzą, tak? No, mamy do czynienia z ludźmi bardzo prostymi, ale przede wszystkim wiedzą jedno. Nawet jeżeli, jeżeli założyć, że wiedzą o co chodzi, że my tam chcemy jakieś trybunały międzynarodowe, oni wiedzą, że Rosja ich nigdy nie wyda. Bo nigdy nikogo nie wydała. Swoich nie brasajem, swoich nie, nie rzucamy. I co w związku z tym mówią Ukraińcy? Ustami przecież prezydenta, prezydenta Zelenskiego, my was dopadniemy, my was po prostu zerżniemy. A i to jest konkretny sygnał. I to powinien być język zachodu? Tak dokładnie. Piszesz. Znaczy e... dla jasności, w... nie zachodnich polityków, no bo ja też jestem realistą, tak? Ale zawsze można wypuścić kogoś, że coś powie, a później, no załóżmy, ty jesteś ministrem spraw zagranicznych i jakiś twój doradca mówi coś takiego. Oburzeni dziennikarze przychodzą do ministra spraw zagranicznych Jakuba, i mówią: Panie ministrze, jak pan się odniesie do wypowiedzi pańskiego doradcy? I ty odpowiadasz tak jak polscy biskupi, pytanie o afery pedofilskie. Nie znam dokładnie tej sprawy. Wciąż nie umiem połączyć sobie kropek, jak miałoby to zadziałać. To znaczy, jak Zachód inaczej miałby zakomunikować um, Rosji swoją, hmm, swoją gotowość do działania? No, użyję tego eufemizmu, ale nie, żeby, ale żeby, żeby że... Rosję przestraszyć. No nie, no ale on to w znacznym stopniu robi. No. Uważam, że na przykład Joe Biden, yy, który yy, jeszcze na długo przed wojną nazwał Putina zabójcą. Zwróć uwagę, to wtedy w Polsce zostało w ogóle jakby tak pominięte. Tak? Za pierwszym razem to powiedział, tak. Tak, ale to zostało w Polsce tak na zasadzie, a ten prawda, później się zgodził na Nord Stream. Nikt nie zrozumiał, że to zgoda była gestem nie wobec Rosji, a wobec, wobec Niemiec. I, I wszyscy mówili, a prawda, ten Biden, to jest prawda, cienia słabo, słabowity i w ogóle, prawda nie ma ten, Bo w polskiej polityce słowa są tak nadużywane, że to, że on powiedział, że to, że Biden powiedział, że Putin jest zabójcą, na nikim nie zrobiło wrażenia, a mi szczęka opadła, jak to przeczytałem. Dlatego, że jeszcze nigdy prezydent Stanów Zjednoczonych nie używał tego języka, czyli, czyli Amerykanie potrafią rzeczywiście bezwzględny, twardy sposób grać. I dzięki Bogu, i dlatego, może dlatego, że są imperialistami. No, powiedział też prezydent Biden o Arabii Saudyjskiej, że uczyni z niej pariasa i że zabójcą jest książę koronny Bin Salman, po czym się z nim spotkał i zbił nawet żółwika. To rzuca trochę inne światło też na te mocne słowa, które padają w kampaniach politycznych. Słuchaj, zahadliśmy o Polskę, ja nie mogę skończyć tej rozmowy nie, nie odnosząc się do być może ulubionego rozdziału z tej książki, czyli tego, gdy piszesz w ostatnim rozdziale, że tak. Polska, a nawet polska prawica, ostrzegając przed Rosją, miała rację. Historia potwierdziła tutaj te polskie obawy, to polskie podejście do Rosji, które było określane przez Zachód jako rusofobiczne. Ale mówisz też B. Znaczy, po tym A mówisz też B. I co z tego? Znaczy, byliśmy tacy historycznie mądrzy, ale czy my z tą wiedzą coś faktycznie zrobiliśmy? I dajesz odpowiedź negatywną. I tak i nie. Ja bym powiedział w ten sposób. Wiesz, ja mam takiego kolegę w MSZ-cie. To jest facet o bardzo mocno prawicowych poglądach. Zdążył jeszcze zaliczyć działalność opozycyjną w PRL-u, ale nie tak, jak sobie niektórzy przypisują, tylko realnie. Realnie się ganiał z ZOMO po ulicach. Jego stosunek do ludzi takich jak Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller dyplomaci wywodzący się jeszcze z czasów PRL był zawsze negatywny. Ostatnio mi powiedział, że marzy o powrocie SLD do władzy, bo to byli jedyni realiści, którzy z jednej strony nie mieli odjazdów antyzachodnich, z drugiej strony też nie mieli żadnych złudzeń co do co do Rosjan. Zresztą jeżeli nie liczyć tych ostatnich zakupów zbrojeniowych, to na przestrzeni tych 30 minionych lat to lewica najwięcej wydawała na zbrojenia. To jest w ogóle pewien paradoks, bo to się PIS-PO przez lata kłócił, kto tu bardziej dba o bezpieczeństwo Polski, i się okazuje że Stara Komuna. Ja bym powiedział w ten sposób, jeżeli miałbym już odnieść się do, tego, do tych zapasów Kisielu naszych, czyli PIS-PO. No powiedziałbym, że platforma obywatelska, w mojej opinii, no wykazała się niestety sporą dawką naiwności w stosunku do Rosji. No bo ten reset, który robiliśmy, podyktowany nam przez Amerykanów, w znacznym stopniu, oczywiście, podyktowany przez Amerykanów, tylko problem polega na tym, że zawsze można wykonać Sugestie sojusznika, jeżeli ona jest opłacalna dla nas na 110%, a jeżeli ona jest dla nas nieopłacalna, to tak, żeby udawać, że ją wykonaliśmy, a myśmy zrobili jak zwykle nadgorliwie. No niestety, ale PiS w sensie diagnozy tego zagrożenia ze wschodu no był bardziej realistyczny. Problem polega na tym, że w związku z tym wyciągnął wszystkie błędne wnioski. Jak chodzi o receptę. Dlatego, że wyciągnął wnioski, że w związku z tym można się skłócić z Zachodem, zamiast się z nim coraz bardziej integrować. Wyciągnął wniosek, że należy obrażać prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie, że najważniejszą. Znaczy, ja mam wrażenie, że. Co, to jest bardzo proste. Ja wolę homoseksualnego Johna w amerykańskim Abramsie, stacjonującym w Polsce, niż heteroseksualnego Iwana. Mam wrażenie, że polska prawica ma z tym jakiś problem. Nie wiem, nie kompletnie to. Ja, ja, co, ja, ja tego kompletnie nie mogę zrozumieć. To jest jakaś. Yy... Paradoks. Pomogę ci, jeżeli pozwolisz, przepraszam, to wyjdę ze swojej roli jako gospodarza. Czy paradoks polega tutaj na tym, że polska prawica, będąc retorycznie i werbalnie najbardziej antyputinowską siłą, w niemałym stopniu podzielała jego diagnozę świata zachodniego. Tak, chociaż też powiedzmy, powiedzmy. Szczerze, że te działania tych ostatnich miesięcy, warstwa retoryczna się nie zmieniła, natomiast ta, jakby, polityka no jest nie jest zła, tak? To znaczy są zbrojenia, jest jednoznaczne wsparcie dla Ukrainy, są próby, przy, powiedziałbym, naprawy relacji przynajmniej z Amerykanami, ale to jest za mało, bo należałoby też i z Europą? Więc tutaj, jakby przyznajmy, tak? ja mam pewne zastrzeżenia do tych zakupów zbrojeniowych, bo uważam, że należałoby jednak, no może nie, nie chodzimy o tryb przetargowy, ale przynajmniej zmusić tych, którzy się starają o polskie pieniądze, żeby, żeby mieli świadomość, że jest konkurencja, prawda, i w związku z tym zbić, zbić trochę cenę. No ale dobrze, to jakby zastrzeżenia możemy mieć, sam fakt, że, że te decyzje są podejmowane jest uważam pozytywny, no ale też przypominam o czymś, co było preludium do, do wojny, czyli o kryzysie migracyjnym, który mieliśmy na granicy. Otóż uważam, że niestety, mówię niestety, bo ja nie jestem fanem tej ekipy, która obecnie rządzi, no, bo będąc człowiekiem o poglądach raczej liberalnych i, ja wiem, że to słowo zwykle postępowych, trudno być fanem tej ekipy. Homofobów, styczników i. No, dobrze, już. Postawię kropkę. No, ale w, w rozpoznaniu zagrożenia, jakim był kryzys migracyjny, czyli ta operacja KGB, którą nam organizowali Białorusini, no to ja podzielam niestety opinię PiSu. Ale wyszliśmy od czegoś innego. Wyszliśmy od tego, że paradoksem jest to, że antyzachodnie fobie, które rządzą istotną częścią są bardzo podobne. Są, bardzo, są strukturalnie, no całą książkę tym napisałem, no są podobne do tych, które rządzą wyobraźnią w Rosji. Ale one są, one są absolutnie, ja bym powiedział, toczka w toczkę, mnie to w ogóle przeraża, jak, jak ja przecież pamiętam, no, oglądałem tą telewizję, żyłem tam, tak. pamiętam ten, ten język e, gejropa, na, zamiast Europa to gejropa, prawda, czyli gejowska Europa. Ta fiksacja seksualna była tam mocna, tak. Fiksacja seksualna, ale też opowiadanie o tym, że my tu jesteśmy, prawda, reprezentantami jakichś wartości, co prawda nie, 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 problem był, że tych wartości tam w ogóle nie było, tak? I to, to było wszystko, to, było, to był humbug, to była nieprawda, to, to nie istniało. No ale to, a u nas istnieje? No, jakby, no to też jest wszystko pic na wodę fotomontaż, tak? Ja mam takie, dobrze, proszę. nie ja... ja wiem co chcę powiedzieć, ale nie wypada, no. Piszesz, że w tym cyklu złych decyzji, które choć z dobrego rozpoznania wynikały, to jednak to jednak były tragiczne czy, czy bardzo szkodliwe w skutkach, było też ujawnienie agentury polskiej na przykład. I stwierdzasz no, ostro i jednoznacznie, że żaden Białorusin czy Rosjanin się już nie zdecyduje nigdy na współpracę z polskim wywiadem, bo wie, że będzie ryzykował ujawnienie jego personaliów, czyli w efekcie no, ryzyko śmierci po prostu go czeka. Wiesz, no, ja mam osobiste doświadczenie. E, pamiętam, jak e, byłem ze znajomym na kawie w hotelu Sheraton w Warszawie. E, ilekroć zresztą gdzieś tam powiem, że kawa w Sheratonie, to wszyscy myślą, że to jest sadzenie się, więc wyjaśnię. Ja bardzo lubię w luksusowych hotelach się spotykać, bo tam są dyskretni kelnerzy, którzy przychodzą do ciebie, pytają cię, czy kawę, czy herbatę, a później, o ile nie ściągniesz ich wzrokiem, to nie przychodzą do ciebie po 15 minutach. Więc co prawda, przepłacasz za tą kawę lub herbatę, ale później możesz sączyć ją przez półtorej albo dwie godziny, więc wychodzi ci taniej na minutę. Dlatego należy chodzić do najdroższych hoteli, a nie do kawiarni. E, no jest cisza. E, otóż siedziałem tam i zadzwonił do mnie znajomy, mówi: Słuchaj, czy ty widziałeś książkę Radka Sikorskiego? Ja mówię: Nie, mówi: To koniecznie zobacz na Wiejskiej, w pobliżu swojego jest księgarnia. Ja Czytelnik, bardzo że, tak. dobra, legendarna. No i mówi, że koniecznie muszę pójść i y, zobaczyć książkę, bo jest o mnie. No to już poszedłem, zobaczyłem. No i w tej książce rzeczywiście jest wspomniane, że y, nie jest to dokładnie sformułowane, ale wynika, że albo byłem oficerem, albo współpracowałem z Polskim Wywiadem i mi szczęka opadła. Kompletnie mi szczęka opadła. Więc powiedziałbym tak, no w Polsce są, można by zrobić imprezę ludzi odpalonych przez PiS, ludzi odpalonych przez platformersów, to jest chore. No. W Stanach Zjednoczonych za coś takiego to w ogóle prokurator wchodzi od razu. Tak? To, że żaden Białorusin i żaden, żaden Rosjanin nie będzie pracował dla Polski, jest oczywiste, dlatego że Polacy nie chcą pracować dla Polski. Mam znajomego ze swojego ubiegłego życia, który mi powiedział, że w tej chwili procent odmów jest niebywały. Po prostu ludzie słysząc propozycję, czy mogliby coś zrobić dla polskich służb, mówią: Chłopie, dajcie mi święty spokój. Po co? Przeczytam o tym. Inna sprawa, że ja akurat mam, ja uważam, że nie ma nic zdrożnego w pracy dla wywiadu bądź kontrwywiadu demokratycznego państwa. Znaczy, uważam, że państwu należy pomagać. Tak. Yy, oczywiście Najlepiej własnemu. No, wyłącznie własnemu. Wyłącznie własnemu. Yy, I powiedziałbym tak: ja oczywiście rozróżniam yy, pracę dla wroga i sojusznika, ale osobiście uważam, że, wy, że bezwzględne więzienie powinno być niezależnie dla jakiego obcego wywiadu się pracuje. Złapałem. Cię, nie, to źle brzmi. Słuchałem jednego z odcinków Twojego podcastu, raportu międzynarodowego w Onecie, który bardzo, bardzo lubię. Dziękuję. I zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że Ty w ciągu jednego odcinka zastrzegasz się tak z pięć razy, mówiąc: Proszę Państwa, to co powiem, to nie jest rosyjska propaganda. Proszę Państwa, to co powiem, to nie jest antyukraińska fobia. I robisz wielokrotnie takie zastrzeżenie, jak gdybyś spodziewał się, że. Polska widownia jest niegotowa na pewną gorzką prawdę, czy nie jest gotowa na pewne stwierdzenia, które mogą, wiesz, wytrącić ludzi z pewnego jakiegoś takiego spokoju, przeświadczenia, że wszystko jest jasne, oczywiste, że nie ma żadnych mm, problemów, że właściwie cała, cała, cała sprawa jest zawsze czarno-biała i, i wikłanie się w jakieś szczegóły to jest rzecz bardzo, bardzo zdrożna. I o to cię właśnie chciałem zapytać, znaczy... Robisz teraz taką minę, byś był, był zdziwiony tym, że, że zwróciłem na to uwagę. Tak, jeżeli na przykład mówię, że byśmy realistycznie oceniali to, co się dzieje, czyli żebyśmy cieszyli się z tego, że Ukraińcy tej wojny nie przegrywają, ale nie, nie wpadali w związku z tym w euforię, że za moment tą wojnę, wygrają, w takim rozumieniu, że odbiją okupowane terytoria, to rzeczywiście w Polsce jest tak, że natychmiast jesteś, yy, spotyka się z tak wyzwisk. Yy, no Żartobliwie tu powiedziałbym, że to wiesz, jedno czego się nauczyłem jako polski urzędnik, mianowicie pilnować się. Yy, to podstawowa zasada, chociaż ja najwyraźniej nie potrafiłem tego dobrze robić, bo moja kariera urzędnicza została przerwana nie z mojej woli. No, no cóż, no jeżeli tak jest, no to wypada w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować ćwierci inteligentom z portalu TVP-info, którzy nie są w stanie zrozumieć po prostu tekstu, który nie zaczyna się od, od stwierdzenia Putin i law bo TVP, wiesz, poświęciło mi chyba z 10 tekstów, przy czym każdy był durny. Znaczy oni po prostu nie zrozumieli tego, co napisałem, tak? Ja jestem jednoznacznie pro ukraiński no tu się zgodzisz ze mną, tak? On oczywiście, tylko, tylko, to... tylko wiesz, no, no jakby... Ale może za mało jednoznacznie. Dla potrzeb tak spolaryzowanej Wiesz, tak? Tak po prostu... Ale ja inaczej rozumiem patriotyzm, tak? To znaczy dla mnie patriotyzm nie polega na tym, żeby mówić łubu-dubu, łubu-dubu, tylko polega na tym, żebyśmy rozumieli na przykład, o co grają Stany Zjednoczone. To znaczy, jeżeli Joe Biden w New York Timesie pisze expressis verbis, celem Stanów Zjednoczonych jest uniemożliwienie agresji Rosji... Dostarczenie Ukrainie broni, po drugie, żeby mogła się bronić, obronić, nie bronić, obronić. I po trzecie, doprowadzenie stron do stołu negocjacji. Można to przyjąć do wiadomości, to inaczej, można się z tego cieszyć lub nie, ale należy to przyjąć do wiadomości. A w Polsce debata. Zwróć uwagę, jest następująca. Ola Boga, przegrają. Katastrofa za moment, po prostu, no, jak Ukraina przegra, to już po prostu koniec. Polska niepodległość będzie skończona. No nie. Znaczy, bardzo źle by się stało, gdyby Ukraina przegrała. Z całą pewnością impet rosyjskiego imperializmu można by wówczas przekierować na inne państwa. Inna sprawa, że pewnie bardziej bałtyckie niż polskie. Byłoby źle, tak, ale to nie jest tak, że to już jest koniec Polski, tak? A później dla odmiany masz hip hip hura, żadnych rozmów z kacapami, tak? No, 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 no nie, no to tak nie działa, tak? I nie dlatego, że Witold Jurasz tak uważa, tylko dlatego, że Joe Biden tak napisał. I no, rzeczywistość trzeba przyjmować do wiadomości. Tylko problem polega na tym, że jak przyjmujesz rzeczywistość do wiadomości, to natychmiast w Polsce jest, wiesz, to znaczy, to, to, to ma, jeżeli chirurg otwiera pacjenta i mówi o nowotwór to nie znaczy że powiedział lubię nowotwór lubię raka <grym> tylko odkrył raka lub nowotwór um, więc jeżeli ja konstatuję pewne fakty to nie dlatego że mi się one podobają tylko dlatego że je zauważam i opisuję um, i po prostu nie wpadajmy w paranoję jeżeli ja jestem jednoznacznie proukraiński i wiesz ja jeżeli tylko słyszę kogoś zaciągającego bo granice się szybko by the way polskiego uczą Pytam się, czy pan, panie jest z Ukrainy? Tak, to zawsze mówię, sława Ukrainie. Tak, ja wiem, że kiedyś to było polskie hasło. Ale to było kiedyś. Dzisiaj im to mówię, żeby oni się czuli, żeby, no żeby taki gest wykonać. Co prawda czasami mówią, nie z Białorusi, to wtedy mówię żywie Białoruś. To jest takie jakby hasło, taki, które się białorusinom mówi, tak? A oni na to odpowiadają wtedy żywie. Yy, I teraz, tak, czy to oznacza, że ja na przykład mam być absolutnie entuzjastyczny dlatego, że Prezydent Załęski w rocznicę rzezi wołyńskiej się o rzezi wołyńskiej nie zająknął? I czy to jest proputinowskie? Nie. Ja przepraszam, ale ci, jedna osoba mnie tak mocno zaatakowała po tym, jak ja opublikowałem tekst na temat wołynia, tylko że to jest osoba, która jeszcze parę lat temu, kiedy PiS w jakimś absolutnym szale nacjonalistycznym, podporządkował całą politykę ukraińską sprawie w, kwestii wołynia, tak. w sprawie wołynia. I w ogóle nic poza Wołyniem nie, nie istniało, i w ogóle relacje z Ukrainą znalazły się w zasadzie w stanie zawieszenia z powodu Wołynia. To ja pisałem o tym, że to jest kretynizm, tak? No ale z drugiej strony, jak ja dzisiaj słyszę argument, że no Ukraińcy dzisiaj nie mogą wykonać żadnego gestu w sprawie Wołynia. Przepraszam bardzo, teraz nie mogą? Teraz? Teraz, kiedy Polacy przyjęli 3 miliony Ukraińców, to Ukraina nie może, tak? To znaczy. Gdyby prezydent Załęski wykonał gest wobec Polski, po prostu powiedział wiesz, ja w ogóle w tej całej sprawie wołyńskiej, to przepraszam, dygresja, ale to jest dla mnie też bardzo istotne. Otóż nie można przez 25 lat, nie jakieś 25, przez 30 lat, mówić Polakom, że w Polsce był antysemityzm, bo był, zresztą nadal przecież tu i ówdzie jest, i że normą we współczesnym świecie jest to, że jeżeli popełniłeś jako no nie jako naród źle. Dobrze, chcę być precyzyjny tutaj. Że jeżeli przedstawiciele narodu, członkowie narodu popełnili jakieś zbrodnie w przeszłości, to nawet jeżeli było to wyjątki i tak dalej, to normą we współczesnym świecie jest, że należy przeprosić. Ergo Polacy powinni przeprosić za jedwabne, tak? Ja się zgadzam. Polacy rzeczywiście powinni przeprosić za jedwabne. Zrobił to w ich imieniu 20 lat temu już ponad prezydent Kwaśniewski i było to wtedy powodem do olbrzymiego... I, chwa... I chwała Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za to, że zrobił. Tylko problem polega na tym, że jeżeli 30 lat Tłumaczysz narodowi, że taki jest standard. A potem, kiedy to Polacy byli mordowani, mówisz no, no nie no słuchajcie, no, no to wiecie, zrozumcie, to nie można się tego domagać. To jaki sygnał otrzymują ci ludzie, którzy tak czy yy, owak mają, ale inaczej, którzy mają jakieś skłonności do antysemityzmu? O, otóż oni otrzymują bardzo prosty sygnał. Polakom się przeprosiny nie należą, a Żydom się przeprosiny Należą. Przecież to jest dawanie amunicji antysemitom. To jest po prostu jakbyśmy, jakbyśmy kręcili tutaj, nie wiem, jedną wielką reklamówkę yy, jakichś nazioli w Faszoli yy, i innych popaprańców, tak? No tego nie wolno robić, dlatego że my napędzimy po prostu antysemityzm. Poza wszystkim ja uważam, że po prostu na Wołowiniu się stało coś niedobrego. Czy to znaczy, że ja uważam, że należy się z Ukraińcami dzisiaj to kłócić? Nie, nie uważam, że należy się o to kłócić. Absolutnie nie. Należy im dostarczać tyle broni, ile wlezie, tyle amunicji, ile da radę kupić w Afryce, bo by the way to. Wiesz, że, wiesz, że to wojna ma jeden plus, by the way. I ja twierdzę, powie... że wojna zazwyczaj nie ma plusów, wiesz? Jestem Ale... tutaj też konsekwentnym pacyfistą też w tym zakresie. No, pff, inaczej, jak, jak dobrze wygrywają, to ma plusy, że wygrali, a jak przegrywają, to ma ten minus, że przegrywają. Ale jaki ma plus w Afryce? To, to mi uświadomił pewien znajomy z branży, właśnie. Handlu bronią. Mówi Witek, w ciągu najbliższych dwóch lat nie wybuchnie żadna wojna w Afryce, bo nie ma czym strzelać. Bo jak rozumiem, do sprzętu wyprodukowanego jeszcze w czasach radzieckich potrzebna jest amunicja, którą dziś na składach mają państwa kontynentu afrykańskiego. Która to amunicja trafiła tam w dużym stopniu z Uk znaczy albo bezpośrednio z Ukrainy, albo przez inne państwa. I różne firmy, które handlują bronią, amunicją, etc., etc., które to firmy teraz udają się do afrykańskich krajów, i tym generałom, którym kiedyś dawały łapówki za to, żeby oni kupili ukraińską amunicję, dają łapówki, żeby ją odsprzedali. Wiesz, sam do tego nawiązałeś. Mnie niepokoi takie niewypowiedziane przekonanie w Polsce na głos. Że to wojna nam służy, że ta wojna ściągnęła na nas, ściągnęła nam, dała nam jakąś historyczną okazję, okienko możliwości. Że w gruncie rzeczy, oczywiście na zewnątrz musimy współczuć Ukrainie tego koszmarnego nieszczęścia, jakim jest wojna, ale tak naprawdę po cichu cieszyć się z kompromitacji Niemiec, cieszyć się z relatywnego osłabienia państw zachodu kontynentu, z tego, że być może Amerykanie przywiozą tu w końcu ten Ford Trump i tak dalej. Ja mam z tym olbrzymi etyczny problem, wiesz. Nikogo za rękę nie złapałem na cieszeniu się głośno i otwarcie z tego, że doszło do tej zbrodni, do, do której doszło, ale jest taki nurt w polskim myśleniu, że jak straszną tragedią by to nie było, to jednak coś dla nas z tego dobrego wyniknie. Ja mam z tym etyczny problem, wiesz. Jak z wieloma rzeczami, które się w dyskursie publicznym po 24 lutego dzieją. A ja nie. To jakieś. Dalsz... To jedziemy dalej? Znaczy, no. Przepraszam, no. Ja napisałem zanim ta wojna wybuchła, że yy, no, w najgorszym wypadku będziemy zachodnimi Niemcami. W takim rozumieniu zimnowojennym, tak? To znaczy, że będziemy A nie jesteśmy państwem... nimi. Amerykanie nie zwieźli tutaj, wiesz, Jarosław Kaczyński to samo powiedział, że byłoby idealnie, gdyby sytuacja bezpieczeństwa w Europie wróciła do takich em, proporcji z lat 70. Ale nie, nie ma powodu, żeby zwieźli, In, inne są dzisiaj armie. Liczebność wszystkich armii na świecie jest, jest mniejsza. Pamiętajmy, że mamy dzisiaj już w efekcie ponad brygadę do tego sprzęt na drugą, możliwość przyjęcia kolejnych. Yy, Zanim w ogóle pracowałem jako dyplomata, pracowałem w takim programie NATO Security Investment Program. Zajmowałem się, ma, mało ważny tam byłem, no ale tym się zajmowałem właśnie budową infrastruktury natowskiej w Polsce. Eee, poza wszystkim przypominam, że jeszcze Rosjanie póki co e, nie zdobyli Donbasu, więc jakby ta, to, to niebezpieczeństwo jest póki co odległe. Na Białorusi żadnych sił zdolnych wyprowadzić, a tak nie mają. Natomiast my, e, i to są te plusy. A teraz będzie minus. Otóż my z Rosją już sąsiadujemy i nie chodzi mi o obwód klęgrację. Tylko o Białoruś, Tylko Białoruś, ten tekst. Która, która jest niestety zapomniana. No ale na szczęście, póki co Rosjanie, że tak powiem, ciężko umoczyli na, na Białorusi. Tfu, na Ukrainie jeszcze jakiś czas to potrwa. Co czytelnik lub czytelniczka powinien, powinna z tej książki wyciągnąć? Poza bogactwem wiesz, przebarwnych anegdot, bo mówiłem Ci to poza mikrofonem, ale powiem to też tutaj dla wszystkich słuchających nas, to się fenomenalnie czyta. I powiedziałeś mi, że to dla Ciebie jest komplement, więc powiem, jako czytadło, ono się sprawdza genialnie. Ja wciągnąłem Twoją książkę w jeden wieczór i myślę, że z tych, jak wiem, od Ciebie licznych przyszłych czytelników, czytelniczek zrobi to, jak sądzę, bardzo wiele. Ja. Ja tej książki, to może pierwsza uwaga, ja jej nie napisałem, ja ją podyktowałem. Są takie aplikacje, że się mówi do komputera i komputer spisuje. I był to celowy zabieg, bo najpierw napisałem trzy rozdziały, przeczytałem to, co napisałem i stwierdziłem, że to jest tak beznadziejne i nudne, że po prostu ja bym przy tym usnął. No i zrobiłem delete i następnie z kosza wyrzuciłem. Bo to było takie, wiesz, mądre i uczone, że stwierdziłem, że. Powstało dużo tomideł naukowych, politologicznych, historycznych, i eee, nie ma sensu pisać tego samego. Jedno, co gdybym umiał, ale nie mam kompetencji, żeby to zrobić, Gdyby, gdybym potrafił napisać książkę naukową, ale psychologiczną o Rosji, to to bym chętnie zrobił, tylko nie jestem psychologiem, nie mam kompetencji. Ja bym chciał, żeby ktoś, kto przeczytał tą książkę, em, Rosję czuł. Bo wydaje mi się, że w polityce i krajowej, i zagranicznej, wszelkiej, ale szczególnie zagranicznej, czucie jest ważniejsze od znajomości dat, faktów, sekwencji wydarzeń. To jest nieistotne. Tak? Zresztą było takich dwóch premierów w Francji przed wojną, i o jednym mówiono, że wszystko wie, ale niczego nie rozumie, a o drugim mówiono, że niczego nie wie, ale wszystko rozumie. Ja oczywiście bardzo chciałbym i wiedzieć, i rozumieć, ale jeżeli miałbym już wybierać, to zawsze wolę być tym, który bardziej rozumie, bardziej czuje, bardziej ma intuicję. Ja bym chciał, żeby ktoś, kto to przeczyta, miał wrażenie, że tam był. Chciałbym, żeby z jednej strony zobaczył, że to nie jest samo zło, że tam są też normalni ludzie, bo to dzisiaj brzmi kosmicznie ale kosmicznie brzmiało pewnie w 45 roku, że będziemy, gdybyśmy byli amerykańskimi podcasterami, że byłyby podcasty w 65 roku, w 45 i któryś z nas by powiedział, za 20 lat będziemy z nimi sojusznikami, bajakie 20, za 10. Z Rosją nie będziemy, bo ona jest psychologicznie niezdolna w mojej opinii do, do, do przemiany i nie przejdzie tego procesu wywołanego klęską, tak? Ale chodzi o to, że a skąd wiemy, co będzie za 25, za 35 lat, a może szybciej, bo, bo też czas inaczej biegnie. tak? Więc chciałbym, żeby, żeby każdy, kto ją przeczyta, uodpornił się, żeby ona była szczepionką na naiwność, na rusofilię, która też istnieje. Rosja to świat baletu. Wszyscy czytają Puszkina, jasne, a wszyscy Polacy czytają, prawda, Słowackiego i Mickiewicza i Legutkę. Sorry, musiałem. Ale z drugiej strony, żeby myśląc o, o polityce, o, o Rosji, nie wpadali z kolei w tą drugą skrajność. I też chciałbym, i to było gdzieś jakimś moim, moim, moim celem, żeby co prawda akurat o tym jest najmniej, bo to jest książka głównie o Rosjanach i o Rosji. I w mniejszym stopniu o polityce zagranicznej. Chciałbym, żeby polecam każdemu refleksję po przeczytaniu ostatniego rozdziału. Ostatni rozdział to jest rozdział o polskiej dyplomacji. I zgodzisz się po jego przeczytaniu, że to jest obraz absolutnego upadku, kompletnego rozkładu, tak. Śmierci to jest, klinicznej. To jest, to, jest, to, jest, to jest obraz dokładnie. A przypominam, że ja opisuję stan sprzed dobrej zmiany. Teraz jest jeszcze lepiej. Jak jeden z moich kolegów z MSZ-u, mamy w ogóle zabawną historię, bo on kiedyś bardzo mnie uprzedzał, mówi, ty weź tak nie fikaj, bo wylecisz. Ja fikałem i wyleciałem, a teraz ja mu mówię, weź ty tak nie fikaj. No, więc zadałem mu kiedyś pytanie, to jak to jest, że ty, który mnie ostrzegałeś, żeby nie fikać, nie stawiać się, dzisiaj fikasz i stawiasz się. A on powiedział, stary, dlatego, że poziom głupoty tych kolejnych moich przełożonych, jest z każdą odsłoną coraz większy, a ja się starzeję i nie mam czasu tłumaczyć coraz młodszym i coraz głupszym rzeczy oczywistych. Ja bym chciał, żebyśmy my kiedyś, zamiast szukania wielkich idei, po prostu wzięli się do roboty. Żebyśmy my po prostu zbudowali kiedyś porządne instytucje. Bo ten impuls rozwojowy, przepraszam trochę w jej idę. Ten impuls rozwojowy, który Polska dostała, ten gigantyczny impuls rozwojowy z, z 90 roku, tak, czyli to uwolnienie tej, tej, tej inicjatywy Polaków zduszonej, prawda, przez te lata i komunizmu i nie tylko komunizmu, plus ten impuls rozwojowy w postaci środków unijnych, te dwa elementy one, one pozwoliły nam dokonać skoku, ale do pewnego poziomu, a dalej już jest jednak potrzebne, jak pokazuje historia, jak pokazują historie państw, które były w stanie doszlusować do wyższego poziomu, dalej już jest potrzebne coś więcej. To znaczy, tego nie można wszystkiego opierać na tym, że prawda ciocia Ursula w końcu prawda, da kasę, bo wujek Zbyszek postanowił odwiesić trzech sędziów. I że prawda, ci dzisiaj dobiegający lat yy, 60, 70 przedsiębiorcy dalej będą tworzyć firmy, 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 firmy. Nie. To, 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 musi być, to, muszą, to muszą powstać instytucje. To muszą powstać, yy, no, dobrze, bo to już dygresja kompletna, uniwersytety, tak? Porządne, a nie te, te rzace. Bo, er, bo my mamy, zwróć, zwróć uwagę, że wystawiam ja kiedyś taką fazę. Opisania w ogóle wielu więcej rzeczy, które widziałem i y, miałem dwa pomysły na tytuły. Pierwszy był, oba niemieckie, ale ja pracuję wy w Onecie, więc tutaj koledzy z TVP... To wręcz wskazane. Wręcz wskazane, prawda? Pierwszy tytuł był Erzatz, a drugi był Scheiss. I to byłyby książki o Polsce, o, 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 o polskim msz ie od nie, to, O różnych instytucjach polskich, które widziałem z bliska. Które po prostu są niewydolne, tak? to, a, a nie zawsze tak będzie. Bo zwróćcie uwagę, my, my mamy wielkie szczęście. Władimir Putin zrobił rzecz głupią. To znaczy, zamiast. Yy, bo, przypomnijmy sobie sytuację sprzed pół roku. No dobrze, no sprzed ośmiu miesięcy, no bo powiedzmy, że miesiąc przed wojną już się zaczynało. Jakaś taka atmosfera była, że może będzie wojna. Było radosne naparzanie się PiSu z platformą. A teraz go nie ma? Jest. No jest, no jest, ale, ale wujek z Ameryki czasem walnie pięścią w stół i się ogarną, tak? Przecież oni też udają w znacznym stopniu, tak? No wolą się tłuc między sobą, niż jakiś Dymek zacznie coś mówić i jeszcze ludzie stwierdzą, fajny ten Dymek, może byśmy zagłosowali na Dymka, a potem przyjdzie ktoś i da Dymkowi kasę, Dymek założy partię. No to albo Jurasz, przecież... albo Jurasz. Albo Jurasz, no. Albo jurasz, no. Który był gościem tej długiej, ale mam nadzieję, yy, jednak nieprzegadanej, tylko yy, konkretnej rozmowy. Nie ma wiesz co, w większości platform, z których ja korzystam na co dzień, komentarzy nie ma i dzięki o. temu jestem od wielu problemów wolny. Witold Dziurasz, mój dobry kolega, były nasz polski dyplomata. Dziennikarz i publicysta Onetu, autor książki Demony Rosji, był ze mną. Dziękuję Ci za ten czas, nie tylko ten spędzony przy lekturze naprawdę się nie nudziłem, ale i ten czas spędzony dzisiaj przed mikrofonem u mnie. Bardzo dziękuję. I to wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Będę bardzo wdzięczny za wasze wsparcie, bo ten, jak i inne odcinki tego podcastu mogą ukazywać się dzięki waszym wpłatom na serwisie Patronite, patronite.pl kośnik Jakub Dymek, lub dzięki subskrypcjom mojego substaka dymek.substak.com. Jeżeli więc chcecie pomóc mi realizować kolejne rozmowy, takie jak ta, to zapiszcie się na którąś z opcji subskrypcji. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.